Że już piekli ten. Nagrywamy wielką przebudowę i ogólnie, i przeprowadzkę, i Chipsy. no i tak, no i śmietnik tu jest, bo ktoś postanowił od razu. Wszystko nagrywać. No. Razu wszystko nagrywać, tylko będziemy wam mniej więcej pokazywać, co mamy w klubach. Także to pudło już. Nagrywasz to chociaż? Tak. To pudło już myślę, że mniej więcej kojarzycie, bo zrobiłam jedno zdjęcie. I tutaj Calvados kochany śmiał się ze mnie, że jak pytałam, czy jesteście ciekawi, co czytam, to życzę wam cudownego ortograficznego. Dzięki, Jak dzięki. Eminem. A co Nie ona no. tu ma? Ogólnie uwielbiam tą autorkę i mam wszystkie części oczywiście tego i wiem, tytuł jest niesamowity, nie Mroczne komentujmy. elementy. Nie, tytuł to Ognisty Pocałunek akurat. Dark Ognisty Elements pocałunek. to seria. Także mam wszystkie trzy książki. I powiem wam w skrócie, to jest o dziewczynie, która zabija swoim pocałunkiem, jest demonem i tak dalej, i tak dalej. To jest o przyszłości w kosmosie, jak lecą na inną planetę. Też mam wszystkie części i wydaje mi się, że one są aż do dna. Aha, i sobie No mów, kontynuuj. Wyciągaj i mów. Ja tak dobrze. jeszcze oprowadzę na Ja naszych myślałam, że widzów. będziesz pokazywał te A to książki. dobrze. Kolejne to są dziewczyny Sex Hall. O Jezu, to jest moje gimnazjum, więc może nie komentujmy w skrócie o Wiedźmach. Oczywiście musiałam mieć ostatnią piosenkę, myślę, że znacie ten film. To dostałam od mojej mamy na gwiazdkę. Chłopak na gwiazdkę. Tutaj jest seria aż 7 albo 8 tomów. Kolejna, którą uwielbiam. I co to jest Okazuje Tom? się, To jest Tom? tak, okazuje się, że to jest kosmita. Tom Kosmita. Tutaj oczywiście też seria z gimnazjum, chociaż trzy książki są od Zycika, bo nie miałam całej serii i mi zasponsorował. Ja Także nie pamiętam kiedy. mam mniej Sponsorowałem się. więcej połowę, słuchajcie, tej serii. To dostałam na urodziny od koleżanki, nie wiem czy jest, czy napisała mi coś, czy nie. Nie, nie napisała. Dostałam od koleżanki po prostu na urodziny. W skrócie dziewczyna przeprowadza się do babci, robią remont, poznaje faceta z przeszłością, tak to ujmę. Teraz muszę się zbliżyć, bo już dalej nie widzę, co jest. Tutaj Co? mamy Skrzydła Laurel, też cztery książki, które wydaje mi się, że są do końca, ale nie, coś tam jest jeszcze pod spodem. Także to jest w skrócie o dziewczynie, która okazuje się być wróżką, też moja gimbaza. Okej, na samym dole, jak widać, był intruz Stephenie Meyer. To też myślę, jakie zbliżenia, zajcik. Ja Myślę, jestem że profesjonalistą. kojarzycie. Fajna książka i film taki przeciętny, ale też motyw ciekawy. Dobra. Tutaj mam miliardy tych książek z sagi o ludziach lodu. Z tego względu, że dorwałam je na promocji, waszą po złoty coś. Oczywiście. Langenscheidt. Oczywiście musi być słownik z, wiecie, czasów nauki. Mam 3 metry nad ziemią, to też była jakaś promocja. Mama mi kupiła tą wersję na podróż. To dostałam od Psiepsiły. To jest ten. Manga. To jest hentai sudoku, tak. Nani? Także tak. No i mamy dwie książki, które przeczytałam i wątpię, bym chciała przeczytać dalej. Pierwsza jest od koleżanki na urodziny, dostałam. Nie mam pojęcia, czy to jest pierwsza część tej serii, czy nie. A to jest bardzo zboczona książka, którą kiedyś kupiłam na dworcu na wyprzedaży książek, jadąc do babci i dziadka w podstawówce. Mojej małej I by się spodobała. Lubi tak. nie sądziłam, że jest o takim charakterze. Także jeżeli chodzi o A książki, później się to tyle. tłumacz. Możesz teraz ciąć nagranie, albo Nie. pauzować czy coś. Dobrze, dobrze. Bo ci będzie miejsca dużo brakowało, wiesz? Ja mam cały telefon na takie nagranie. O! Patrz! Nagranie z dronu to będzie. Okej? Okay? Patrz, dronem. Pokazujesz nasz ogromny wajzer.
Niestety cięcie zdradził, że to selfistik. Jakie cięcie? Cień. A cień. Nie proszę mówić do mnie po polsku. Dobra, przejdźmy może na łóżko. Jest bajzel niesamowity. Może nie komentuję. Ty znajdź tego, co ja... To... O, ja wiem, gdzie to jest. Przesuń się. Nie, bo pokażesz bajzel. Patrzcie, co to jest. Także tak, ląduję w gronie naszych zabawek. Mamy delfinka z Kanady. Ciu, ciu. Czekaj, bo czapki nie... Ciu, mamy mojego misia, którego dostałam w wieku 3 lat. Wierny miś, Kuba! Wygląda na nieźle poturbowanego. No bo ja na nim tutaj spałam. Ale tu, w sensie, nieźle poturbowany. No wiesz, te wałosy, te soczyste buziaki. A. To jest mój piesio róża. Róża. I ogólnie mamy 2 pudła do tej pory zrobione, znaczy pudło i torbę. W tym pudle mam pościel na zmianę i różne ciekawe rzeczy. Na przykład mam mój stary kalendarz. W nim są ważne rzeczy, więc trzymam. Mam moje piosenki. Co pokazujesz moje rysunki? Nie, powiedziałeś, że tam są ważne rzeczy. Czekaj, bo muszę wejść w tryb drona. I mam. Także tak, to są moje pomysły. Nie chcę wam spoilerować, ale jak na razie mam tyle zrobionego. Done. To jest w ogóle nowe, nieużywane. Jakby ktoś był zainteresowany, to wiecie, gdzie pisać. Można wygrać w konkursie. No i tutaj w zasadzie są wszystkie moje... Na najlepszy kontakt w roku. Dokładnie. I tutaj ogólnie są, słuchajcie, wszystkie moje torebki, plecaki. No i mamy jedną parę butów. Bo są nowe, nieużywane i no, wprowadziliśmy tak. I fajne, w zasadzie fajne. Została nam jedna torba, gdzie mamy gry i jakieś tam różne... Oj. Zniszczysz laptopa i się skończy. Dzień vloga. Mamy twistera. Mamy różne gry. Mamy jakieś pudełka. Mamy i wróżki. To by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy dzień. Opowiedz coś o tej grze. Wróżki. To jest gra, gdzie jest taka, powiedzmy, plansza i się pstryka taką strzałeczkę i ona wam losuje kartę. To jest Dungeons and Dragons. Jeżeli chodzi o te karty, to każdy ma jakieś tam pytanie, na przykład co cię czeka w przyszłe wakacje, albo na przykład kim będzie twój pierwszy chłopak, itd. Całkiem fajnie. Także tak, to jest nasz obecny bajzel i vlog na dzień pierwszy. Tak. Tutaj jest twój grafik, lampa z Pixara, stężone powietrze. I uwaga, odsuń się. Nadal cię widzę. O, już. Telewizor. Takie wielkie. Full HD. No i skrzynia skarbów. I słonecznik. Czekaj, powinienem powiedzieć. No i skrzynia skarbów. Nie jakieś drewniane coś. Dekoder, który jest na krawędzi życia. Energole. 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 I buprom, żeby móc żeby mieć co zapijać. Moje sławne oczywiście uszka. David Beckham. Takie tam gumy. Leki na receptę, od których można przyspać, nie? To nieprawda. To jest przecież ten mydło. Proszę. Mój telefon. Jakby ktoś cię kiedyś pytał, jakiego telefonu używam. Używam Asusa, a teraz nagrywam moim służbowym, bo ona ma najwięcej miejsca. To są moje maseczki. Możesz pokazać mojego grata pięknie pobitego. Opa! Ta-ra-ra. Czekaj! No, dobra. No, ale wkrótce nowy telefon, mam nadzieję. Tutaj jest butuszka, która zatrzymuje przeciąg. W podstawówce. To nie tak. Nie wiem, tutaj są jakieś przetwory Yumi, które nie wiem, jaki mają cel. Zleci! To cięcie.